Witam Państwa na kolejnym wykładzie. Tym razem zajmiemy się takim specyficznym dobrem, jakim jest pieniądz. Tym, co teoria ekonomii o pieniądzu może nam powiedzieć. Ta tematyka będzie jeszcze rozwijana w kolejnych wykładach, bo jeszcze mamy wykład o bankowości, mamy wykład o cyklach koniunkturalnych i mamy wykład o ingerencjach państwa w sferze pieniądza i bankowości, więc na tym wykładzie raczej pewne wstępne pojęcia i definicje się pojawią, aniżeli bardziej rozwinięte części teorii pieniądza. I generalnie pieniądz bierze się z takiego zjawiska, jakim jest wymiana pośrednia. Wymiana pośrednia odbywa się wtedy, kiedy kupujemy jakieś dobro, nie po to, żeby bezpośrednio takiego dobra zużyć w konsumpcji bądź w produkcji, ale po to, żeby takie dobro w przyszłości wymienić na coś innego. Gdyby wymiany pośredniej nie było, to żylibyśmy w gospodarce barterowej. Gospodarce, w której dominuje wymiana bezpośrednia. W takiej hipotetycznej gospodarce każdy z nas coś by produkował i wymieniał je na inne dobra konsumpcyjne bądź produkcyjne, których bezpośrednio potrzebuje. Więc jeśli na przykład byłbym rybakiem, to ryby przez siebie złowione wymieniałbym na chleb u piekarza czy na haczyki u osoby zajmującej się metalurgią. Natomiast nasze wymiany tak się nie odbywają, ponieważ byłyby wysoce skomplikowane, ponieważ istnieje tak zwany problem podwójnej zbieżności potrzeb. Jeśli jestem tym rybakiem, to ja mam do zaoferowania te ryby tylko i wyłącznie. Może nawet ich być kilka gatunków, ale to cały czas są tylko ryby. I za każdym razem, kiedy chcę nabyć jakieś inne dobro, czy to chleb, czy to ubrania, czy to buty, to muszę znaleźć osobę, która ma dokładnie to, czego ja potrzebuję i chce właśnie moich ryb. Zakres możliwych wymian w gospodarce barterowej jest przez to ściśle ograniczony. Zamiast tego ludzie zauważyli, że opłaca się dokonywać wymian w nieco bardziej okrężny sposób, z użyciem środka wymiany. Środka wymiany używamy wtedy, kiedy jeśli mam te ryby, sprzedaję je za jakieś dobro, które łatwo się sprzedaje. Więc na przykład swoją rybę sprzedam za złote bądź srebrne monety. I później dzięki tym złotym bądź srebrnym monetom, ja ich bezpośrednio nie skonsumuję, tak? Nie zjem ich, nie ubiorę się w nie, tylko wykorzystam je w dalszej wymianie. Za te monety kupię sobie rzeczy do jedzenia, kupię sobie rzeczy do ubioru, kupię sobie sprzęt potrzebny mi w mojej działalności produkcyjnej. I właśnie te dobra, które nabywamy nie po to, żeby bezpośrednio skonsumować, żeby użyć w produkcji, tylko żeby użyć ich w wymianie, nazywamy środkami wymiany. Historia gospodarcza zna najróżniejsze przypadki środków wymiany. Natomiast konkurencja na tym polu sprawiła, że za środki wymiany na większości globu służyły głównie trzy metale. Srebro, złoto i miedź w różnych proporcjach, w różnej popularności. W XIX wieku już raczej na wskutek interwencji rządu, aniżeli wyboru konsumentów, praktycznie cały świat przeszedł na standard złota, pozbywając się elementów srebra, czy tego, że istniały różne waluty obok siebie.
I no, jakby nie jest tak trudno domyślić się, dlaczego akurat srebro czy złoto wygrały konkurencję z innymi przedmiotami, które bywały używane jako środki wymiany, tak? Czy to bydło, czy to jakieś inne metale mniej szlachetne. Takie dobro, żeby być środkiem wymiany, z pewnością musi być trwałe. Więc rzeczy, które się psują, jak choćby ryby, które produkuje rybak, mają już ograniczoną użyteczność w tym względzie. Taki dobry środek wymiany jest także łatwo rozpoznawalny, więc dobrze, jeśli on jest jednorodny w swojej strukturze chemicznej i łatwo go odróżnić od innych substancji. To samo jakby, jeśli trudno go sfałszować. I w tym przypadku właśnie złoto i srebro bardzo pozytywnie odznaczały się względem innych konkurentów do bycia środkiem wymiany. Takie dobro powinno też być łatwo podzielne. Jeśli mamy sztukę bydła, to jest to rzecz o sporej wartości i nawet pożyje kilka lat pewnie, natomiast no, nie da się jej łatwo podzielić, nie zabijając oczywiście całej krowy. I do tego powinien to być środek łatwy w transporcie. Więc rzeczy, na przykład piasek, które są i trwałe, i podzielne, są o tyle kiepskie, że ich wartość względem wagi jest niewielka, więc trzeba by ciężarówkami wozić ten piasek, żeby dokonać jakichś większych transakcji. I dlatego też te szlachetne metale, jak srebro i złoto, wygrały konkurencję o to, żeby stać się powszechnym środkiem wymiany. I jeśli środek wymiany stanie się powszechnie akceptowany, to mówimy, że jest pieniądzem. Ta granica nie jest do końca ostra, ona jest jakby stricte historyczna. Więc na przykład mamy dzisiaj środki wymiany, które w niektórych wąskich środowiskach można powiedzieć, że są pieniądzem, ale w skali całej gospodarki pieniądzem jeszcze nie są. I tak na przykład mamy taką kryptowalutę jak Bitcoin i ona z pewnością jest środkiem wymiany. Da się za Bitcoin różne rzeczy kupić. Natomiast jeśli podejdziemy do pierwszego sklepu w Karpaczu, to Bitcoina nam nie przyjmą jako zapłaty w transakcji. Więc w Karpaczu jeszcze statusu pieniądza nie ma, ale jak gdzieś tam do co bardziej hipsterskiej dzielnicy w Berlinie pójdziemy, to już ta użyteczność Bitcoina znacząco rośnie. A jeśli robimy zakupy stricte przez internet, w jakichś dziwnych, anarchistycznych środowiskach, to ten Bitcoin tam jak najbardziej status pieniądza może już mieć. Skąd pieniądz się wziął? To, co do tej pory mówiłem, opiera się na teorii, która jest rozważana jak wielu ekonomistów, ale w takiej dojrzałej formie została sformułowana przez Karla Mengera, czyli ekonomistę, którego uważa się za założyciela szkoły austriackiej. I wedle jego teorii pieniądz był rezultatem spontanicznych działań ludzi, które doprowadziły do tego w drodze rynkowych wymian, że powstał środek wymiany, który to środek wymiany, wygrywając konkurencję z innymi środkami wymiany, stał się powszechny. I tak stał się pieniądz. I jakby w czasie, kiedy Menger to pisał, istniała druga konkurencyjna teoria, popularna wśród pruskich ekonomistów, którzy pieniądzu chcieli widzieć
twór państwa, że państwo zadekretowało, że będziemy używać pewnych przedmiotów jako pieniądza i dzięki temu właśnie znacznie nasz obrót gospodarczy się poprawi. Jakby u Mengera jest to wynik spontanicznych decyzji, to nie było coś zaplanowanego. Ludzie po prostu zauważyli trudności w wymianie i zaczęli sprzedawać rzeczy nie tylko za to, czego bezpośrednio potrzebują, ale także za to, co wydawało się łatwiejsze do sprzedania. Było bardziej pokupne, można by powiedzieć. Natomiast generalnie ekonomiści te teorie Mengera zaakceptowali. Podobne rozważania też u Smitha znajdziemy i u innych ekonomistów, oczywiście wcześniej żył niż Menger. Natomiast ostatnio różni antropolodzy czy archeolodzy próbują podważać właśnie te teorie o tym, że pieniądz to twór spontaniczny. Właśnie takim ciekawym dość przykładem innego wyjaśnienia powstania pieniądza są prace pana Davida Grebera, który na podstawie analizy danych antropologicznych, archeologicznych, historycznych doszedł do wniosku, że pieniądz wziął się z długu i z tego, że świątynie w Mezopotamii, które były w zasadzie jakimiś takimi quasi urzędami państwowymi, zapisywały długi bądź podatki od okolicznej ludności i dzięki temu właśnie ludzie zaczęli myśleć o jakichś takich abstrakcyjnych rzeczach jak jednostka pieniężna. I jednocześnie Greber krytykuje tę właśnie opowiastkę Mengera i innych ekonomistów, wskazując na to, że nigdzie danych antropologicznych, danych historycznych nie znajdujemy śladów gospodarki barterowej. Takich, gdzie ludzie wymienialiby się właśnie rybak z piekarzem, rybę za chleb. Coś takiego historia świata nie zna. No z tym, że jakby w tej całej argumentacji Grebera wydaje mi się, że jest kilka luk. On sam przyznaje, że w tych mezopotamskich państwach, miastach w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, gdzie tam właśnie zaczynają się według niego te używanie pieniądza, to już tam w handlu jakby międzynarodowym, czyli pomiędzy tymi różnymi ośrodkami politycznymi samej Mezopotamii, już wtedy używano niczego innego jak srebra. Więc jakby o ile jeszcze może gospodarki wewnętrzne tak do końca pieniężne nie funkcjonowały, to w wymianie międzynarodowej jak najbardziej używano już metali szlachetny do wymiany, co już wskazuje na to, że ten proces powstania pieniądza tam zaszedł wcześniej i przynajmniej w tym zakresie był to instrument znany zanim zaczęto zapisywać te długi w świątyniach. Do tego, jeśli dobrze wczytamy się w te teorie Mengera i innych ekonomistów, no to w zasadzie brak dowodów na to, że jakiś barter istniał, tylko wspiera tę teorię, bo ta teoria mówi o tym, że barter to jest coś szalenie nieefektywnego i co ludzie mają bardzo duże bodźce do tego, żeby to jak najszybciej zniknęło. Więc to, że ludzie zaczynają kupować rzeczy bardziej pokupne, które łatwiej sprzedać, później użyć w kolejnych wymianach, sprawia, że gospodarka barterowa przy jakimkolwiek przejściu, nazwijmy to, z prymitywnego społeczeństwa cywilizacji, znika bardzo szybko, więc nie dziwne, że śladów takiej niecywilizowanej gospodarki, jaką byłaby gospodarka barterowa, nie mamy. Jest to jak najbardziej spójne z tym, co Menger i inni piszą. Jednocześnie Greber wskazuje na różne przykłady wspólnot pierwotnych, które powiedzmy, że żyją do dzisiaj.
i które albo antropolodzy jeszcze odnajdywali do niedawna, a może nawet odnajdują dalej gdzieś tam w dżungli amazońskiej. I jak antropolodzy badają system ekonomiczny takich właśnie wspólnot pierwotnych, no to oni stwierdzają, że tam nie ma barteru jako takiego, tylko raczej jest jakaś własność wspólnoty i od czasu do czasu między tymi małymi wspólnotami dochodzi do rytualnych wymian. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że są dwie części dżungli, w jednej rosną gruszki, w drugiej rosną jabłka, to powiedzmy jest sobie wspólnota, która ma dużo tych jabłek, druga, która ma dużo tych gruszek, no to one się spotykają, ale nie spotykają się na rynku, nie powstają tam rynkowe ceny wymiany gruszek na jabłka, tylko te wspólnoty w określonym czasie roku, przy okazji jakichś świąt czy innych uroczystości się spotykają, zostawiają dary, odprawiają jakieś tańce. Druga wspólnota robi to samo, po czym zbierają to, co ci drudzy zostawili i wracają do siebie. No i oni tak od tych tysięcy lat się tak rytualnie wymieniają. To według Grebera jest dowód na to, że właśnie że żaden barter nie istniał i tak te ludy nigdy czegoś takiego nie używały. No jakby, no tak, nie używały, bo oni nawet nie doszli do momentu, w którym jest barter. Te prawa własności tam są na tyle kiepsko zdefiniowane i swoboda wymian nieistniejąca, że nawet nie ma barteru. I oni pozostali w tym prymitywnym stanie przez tysiące lat właśnie przez to, że nawet do barteru nie doszło. Ale jednocześnie to nie znaczy, że jeśli jakikolwiek lud zaczął pozwalać na nieco bardziej swobodne wymiany na zaistnienie barteru, to tam szybko pieniądz się wykształcił. Tak? W tych wspólnotach pierwotnych, które badają antropolodzy, nie ma pieniądza. Coś takiego nie powstało. Nie powstało właśnie dlatego, że oni nawet jeszcze nie przeszli do momentu barteru. No podsumowując, wydaje się, że cały czas ta mengerowska teoria jest dość spójna z tym, co wiemy o historii gospodarczej. I mnie przynajmniej te rozważania Grebera nie przekonują. Ale wróćmy z historii do teorii. Bo z tym, że ludzie pieniądz tak czy inaczej wynaleźli, wiążą się ważne konsekwencje. Pieniądz, mówiliśmy, jest środkiem wymiany. I to, że jest środkiem wymiany, powoduje, że tworzy się takie coś jak system cen. Jeśli ludzie regularnie wymieniają dobra na pieniądz, kupują to dobro i sprzedają, to ludzie wiedzą, ile trzeba zdobyć środków, żeby daną rzecz kupić. I jednocześnie potrafią porównywać ceny różnych dóbr ze sobą. Tworzy się system relatywnych cen. Dzięki temu może się pojawić takie intelektualne narzędzie, jakim jest kalkulacja ekonomiczna. Mianowicie mogą pojawić się ludzie, nazwijmy ich przedsiębiorcami, którzy z jednej strony patrzą, jakie są oferty za dobra służące do produkcji, a z drugiej strony, jakie są oferty za dobra konsumpcyjne i potrafią znaleźć takie dobra konsumpcyjne, na których produkcji można zarobić. Tak znaczy można kupić jakieś zasoby, czy to surowców naturalnych, czy to jakieś narzędzi, czy to wynająć pracę i stworzyć jakieś dobro konsumpcyjne, które wiemy dzięki temu, że istnieje system cen, że będzie kosztowało drożej niż koszt jego produkowania.
Jednocześnie też pieniądz jest dobrem, w którym możemy oszczędzać, bo te ceny możemy porównywać nie tylko relatywnie pomiędzy różnymi dobrami, ale możemy też je porównywać w czasie i dzięki temu, że powstał pieniądz, powstaje taka specyficzna cena na rynku, jaką jest stopa procentowa. Co z kolei właśnie uruchamia oszczędności i sprawia, że powstaje w ogóle rynek na oszczędności, co ma ważne konsekwencje dla akumulacji kapitału i w efekcie dla rozwoju gospodarczego. I to, że powstaje system cen, że powstaje kalkulacja ekonomiczna, że ubożywione jest oszczędzanie w pieniądzu, sprawia, że takie zjawisko, jakim jest podział pracy, staje się szalenie bardziej produktywne. Być może na studiach ekonomii słyszeli Państwo o prawie przewagi komparatywnej Davida Ricardo. I tenże Ricardo stwierdził, że wymiana i podział pracy są korzystne dla wszystkich stron, nawet jeśli jeden z uczestniczących w tym podziale pracy partnerów jest bardziej wydajny w produkcji wszystkich dóbr. Jeśli mamy dlaczego ludzie współpracują? Jakby to jest próba odpowiedzi na to pytanie. Więc jeśli mamy dwie osoby, powiedzmy jeden potrafi lepiej wyrabiać chleb, drugi potrafi szybciej łowić ryby, no to od razu widzimy, że jest pole do specjalizacji. Ty rób chleb, ty łap ryby, tyle samo czasu zużyjecie, co jak gdyby każdy z Was musiał zajmować się obiema tymi czynnościami, a generalnie Wasza produkcja wzrośnie. Ale powstaje pytanie, czy takie jednostki będą miały bodźce do tego, żeby współpracować, jeśli jedna osoba zarówno szybciej, lepiej wyrabia chleb, jak i skuteczniej łowi ryby. I właśnie Ricardo i jego następcy pokazali, że tak, jak najbardziej, ludziom cały czas opłaca się pracą dzielić. Już nie będziemy wchodzić w matematyczne ilustracje tejże teorii. Tym, że jakby tej teorii używa się prawie zawsze tylko w odniesieniu do handlu zagranicznego. Jako właśnie argument za wolnym handlem przeciwko protekcjonizmowi. A tymczasem Ludwig von Mises uważał, że to prawo ma znacznie bardziej fundamentalne znaczenie. Nie mówił o prawie przewagi komparatywnej w swoim największym dziele w ludzkim działaniu, tylko mówił o prawie asocjacji Ricardo. Wedle Misesa, gdzie to prawo tłumaczy, dlaczego w ogóle powstała współpraca społeczna i dlaczego żyjemy w takich skomplikowanych systemach, jakim są właśnie społeczeństwa. Teraz pozwolę sobie na przydługi cytat właśnie z ludzkiego działania. Zadanie, jakie stoi przed nauką w związku z potrzebą wyjaśnienia początku społeczeństwa, sprowadza się z konieczności do wskazania tych czynników, które mogą i muszą prowadzić do łączenia się ludzi i stopniowego nasilania się tego zjawiska. Praksologia rozwiązuje ten problem. Jeśli i w takim stopniu, w jakim praca w systemie podziału pracy jest wydajniejsza od pracy izolowanej oraz jeśli i w takim stopniu, w jakim człowiek jest zdolny zauważyć ten fakt, samo ludzkie działanie dąży do współpracy i asocjacji. Człowiek staje się istotą społeczną nie dlatego, że poświęca własne potrzeby w imię mitycznego molocha, społeczeństwa, lecz dlatego, że kieruje się chęcią poprawy własnej sytuacji. Wedle Misesa ludzie, nawet jeszcze zanim sformułowali prawo asocjacji Ricardo, zauważyli, że współpraca społeczna często im się opłaca.
że rezygnując z tego, że muszę i piec chleb, i łowić ryby, tylko robię tę czynność, w której jestem relatywnie lepszy, i później wymieniam się na rynku tymi dobrami, staję się bogatszy. I nawet jeśli to zauważyło na początku tylko kilku ludzi, to dzięki nim właśnie wykształcił się system wymian, powstał środek wymiany i wykształcił się system cen. I inni ludzie dzięki temu mogli do tego systemu wymiany łatwo się włączać, bo widzieli, ile kosztują rzeczy, których potrzebują do życia i ile kosztują rzeczy, które mogą produkować. W związku z czym widzieli, czy opłaca im się, jak bardzo do tego systemu wymiany społecznej przystępować. Więc jakby powstanie pieniądza, przez co też powstanie kalkulacji ekonomicznej, powstanie rynku dla oszczędności, sprawia, że współpraca społeczna dramatycznie przyspiesza. Tak więc jakby istnienie pieniądza jest jedną z tych rzeczy, które w ogóle doprowadziły do tego, że żyjemy w obecnym skomplikowanym społeczeństwie. W świecie, w którym nasz byt zasadniczo istnieje od tego, czy inni ludzie wykonują swoją pracę. Co może wydawać się niezbyt mądre, jak o tym pomyślimy, tak? Że musimy liczyć na to, że miliony innych osób swoją pracę wykona, bo jak nie, to umrzemy z głodu. A to jednak cały czas jakoś się udaje i wbrew pozorom jesteśmy dzięki temu znacznie bogatsi niż ludzie, nasi przodkowie, którzy generalnie zależeli tylko i wyłącznie od własnych wysiłków i własnej pracy. I właśnie to powstanie tego skomplikowanego systemu było możliwe właśnie między innymi dzięki temu, że powstał system wymiany pieniężnej. Jeśli już mówimy o tym, że powstał system cen dzięki temu, że zaistniał pieniądz, to trzeba też zauważyć, że sam pieniądz też ma swoją cenę. Możemy mówić o czymś takim jak siła nabywcza pieniądza. Czyli jest to pewien wachlarz dóbr i usług oferowanych na rynku, które można kupić za jednostkę pieniądza. Znaczy, jeśli mamy na rynku oferowany chleb, buty, komputer, spodnie i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że to kosztuje 2 zł, to 5 zł, to 2000. To wiemy, że jednostka pieniężna jest warta jedną drugą chleba, jedną 2000 komputera i tak dalej, i tak dalej. Im bardziej skomplikowana gospodarka, tym ten wachlarz dóbr coraz bardziej się rozszerza. I siła nabywcza pieniądza nie bierze się tak znikąd. Istnieją pewne determinanty tejże siły nabywczej. I tak jak przy innych dobrach, możemy mówić o tym, że istnieje pewien zasób pieniądza i istnieje pewien popyt na pieniądz. Jeśli myślimy o pieniądzu, to przy analizie tego popytu na pieniądz dobrze jest sobie go podzielić na dwie części. Że mamy popyt na wymiany, czy tam popyt transakcyjny i mamy popyt rezerwowy. Popyt rezerwowy to jest ta część naszych sald pieniężnych, tego co posiadamy, z których nie chcemy zrezygnować, żeby oddać je wymianie. To jest coś, czego uważamy, że potrzebujemy ewentualnie na jakieś nieprzewidziane okoliczności. To jest coś, co chroni nas przed niepewnością świata zewnętrznego, czyli w sposób niedoskonały, ale jakoś. Natomiast popyt transakcyjny to są wszelkie dobre usługi, które chcemy za pieniądz oddać. I generalnie im tych dóbr i usług
jest więcej w gospodarce i im więcej produkujemy, im większa nasza produktywność, tym ten popyt będzie większy, tym większa będzie siła nabywcza pieniądza. Z drugiej strony mamy zasób pieniądza, jaki istnieje w gospodarce. W świecie, w którym nie ma bankowości i instrumentów finansowych, rzecz była dość prosta. Jeśli pieniądzem było złoto, to mieliśmy określoną liczbę złotych monet, sztab, które sobie były w skarbcach, w ludzkich kieszeniach, sakwach i tak dalej. Teraz jest niestety trudniej i tak do końca nie wiemy, nie zgadzamy się co do tego, co jest pieniądzem na przykład dzisiaj w Polsce. Bo to, że pieniądzem są banknoty i monety Narodowego Banku Polskiego, to jasne. To, że tym pieniądzem są nasze depozyty na kontach bieżących w banku, to też pewnie większość ludzi się zgodzi. Ale kiedy Narodowy Bank Polski podaje dane właśnie o podaży pieniądza, tak już na M1, M2, M3, miary podaży pieniądza i w tych kolejnych miarach, i one mają wyższe numerki, tym coraz więcej instrumentów tam się pojawia, co do których możemy mieć wątpliwości, czy one tak do końca są pieniądzem. Bo tam w pewnym momencie pojawiają się lokaty terminowe, które mają na przykład 2 lata zapadalności, gdzieś tam jakieś obligacje, które zapadają za 3 lata. Nie są to rzeczy, którymi jak pójdziemy do sklepu w Karpaczu, to możemy zakończyć transakcję. Więc trzeba być tutaj ostrożnym. Natomiast niezależnie od tego, jak tę podaż dzisiaj zdefiniujemy, to tak jak z innymi dobrami, im wyższa podaż pieniądza, im więcej pieniądza wyprodukujemy, tym niższa jego siła nabywcza. Taki mamy, każda kolejna jednostka pieniężna, którą mamy w naszym portfelu, zgodnie z zasadą marginalnej spadającej użyteczności, jest dla nas coraz mniej warta, będzie coraz niżej na naszych skalach wartości. Coraz łatwiej się z nią rozstaniemy. Dlatego też jakby im więcej pieniędzy w gospodarce, tym niższa siła nabywcza pieniądza, czy znaczy tym wyższy poziom cen i odwrotnie, im mniej pieniądza w gospodarce, im ta podaż bardziej się kurczy, tym wyższa siła nabywcza pieniądza, czy odwrotnie patrząc, tym niższy poziom cen. I tu jeszcze takie jedno zastrzeżenie. Kiedy mówimy popyt na pieniądz, to warto nie mylić go generalnie z tym, że chcemy być bogatsi, bo popyt na pieniądz nie jest nieograniczony. To, że chcemy mieć coraz więcej dóbr, to też oczywiste. Natomiast pieniądz jest tylko jedną z form posiadania majątku i nie jest tak, że cały nasz majątek posiadamy w pieniądzu, tak? Bo mamy nieruchomości, mamy sprzęt różnego rodzaju i to, że chcemy mieć coraz więcej takich rzeczy, to nie jest to samo, co to, że chcemy coraz więcej pieniądza. I generalnie, jeśli obserwujemy w gospodarce takie zjawisko, że siła nabywcza pieniądza spada, to mówimy, że mamy do czynienia z inflacją. Jeśli siła nabywcza pieniądza rośnie, to mamy do czynienia z deflacją. No i ta inflacja i deflacja może być wynikiem zarówno zmian w popycie na pieniądz, jak i zmian w zasobie całego pieniądza w gospodarce. Ale skoro powiedzieliśmy, że istnieje jakaś siła nabywcza pieniądza, istnieje jakaś cena na pieniądz, to ekonomiści zaczęli się zastanawiać, skąd taka cena się w ogóle wzięła. No i ekonomiści powiedzieli, no wiemy,
ile pieniądz jest mniej więcej wart, ile można za niego dostać dóbr na rynku, dzięki temu, że mamy system cen niedawnej przeszłości. Więc jakby dzięki temu, że wiemy, jaka była siła nabywcza pieniądza wczoraj, to mamy opinię co do tego, jaka jest siła nabywcza pieniądza dzisiaj. No dobra, skąd wiedzieliśmy wczoraj, jaka była siła nabywcza pieniądza? No wczoraj znaliśmy system cen pieniężnych sprzed 2 dni. I dzięki temu, że 2 dni temu istniał jakiś system cen pieniężnych, to dzień temu mogliśmy oszacować mniej więcej, ile możemy kupić za naszą jednostkę pieniądza. No i właśnie, czy wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu, 4 dni temu, 5 dni temu, czy nie będziemy musieli cofnąć się w nieskończoność? I wedle Ludwiga von Misesa nie jest tak, że ten łańcuch wartościowań ciągnie się w nieskończoność, bo kiedyś dojdzie do momentu, kiedy to dobro, które jest teraz pieniądzem, tym pieniądzem nie było. I po prostu było sprzedawane na rynku nie ze względu na to, że jest środkiem wymiany, tylko ze względu na to, że miało jakieś niemonetarne zastosowanie. Tak więc kiedyś, nie wiem ile tysięcy lat temu, proszę się nie pytać, ktoś sprzedawał złoto ze względu na to, że można z niego było zrobić ładną biżuterię, czy można było ozdobić jakąś świątynię piękną sztuką. I dzięki temu, że to dobro miało jakieś niemonetarne zastosowanie, to mogło stać się środkiem wymiany. Przestanę już była jakaś jego pierwsza cena. I ten cały ciąg rozumowania, właśnie przedstawiony, nazywamy teorematem regresji. Więc jakby inaczej, to, żeby jakieś dobro stało się środkiem wymiany, musi mieć wcześniej jakieś niemonetarne zastosowanie. I to z kolei prowadzi nas do takiej klasyfikacji pieniądza. Mianowicie, jeśli to dobro miało jakieś niemonetarne zastosowanie kiedyś, to a potem stało się pieniądzem, powiedzielibyśmy, że ma do czynienia z pieniądzem towarowym. Także dobro, na przykład złoto czy srebro, zanim stało się środkiem wymiany, zanim stało się pieniądzem, było używane przez ludzkość do jakichś innych celów. Tak, na przykład tak, do biżuterii, przemysłu, sztuki, etc. Natomiast w drodze ewolucji czy rewolucji, które się w historii pieniądza wydarzyły, pieniądzem zostały dobra, które takiej przeszłości nie mają. I obecnie to, czym płacimy w sklepach za dobra i usługi, jest pieniądzem dekretowym. Pusty pieniądz, w angielsku fiat money. I z takim pieniądzem mamy do czynienia wówczas, kiedy jakieś dobro staje się środkiem wymiany z mocy nakazu państwa, a nie w drodze rynkowej ewolucji. Jeszcze w historii istniał specyficzny przykład pieniądza kredytowego, który jakby był naroślem na pieniądzu towarowym. Mianowicie, jeśli powstały kwity na to, że w przyszłości można otrzymać określoną ilość pieniądza towarowego, bazowego, i takie kwity wyprodukowano w dużych ilościach, to one też często wchodziły do obiegu. I najbardziej znanym historycznym przykładem takiego pieniądza kredytowego były tak zwane greenbacki w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych.
które to greenbacki miały przyrzeczenie, że za ileś 10 lat zostaną wymienione na złoto, ale że chwilowo tego złota skarb amerykański nie miał, to po prostu drukował kwity, które stały się też środkiem wymiany w transakcjach. Później zostały wymienione na złoto, koniec końców długo po wojnie secesyjnej, ale właśnie jako taki pieniądz kredytowy służyły. I generalnie dzisiaj żyjemy tylko w świecie pieniądza dekretowego, który jednak ma cały czas związek z tym teorematem regresji, bo ten pieniądz dekretowy stał się pieniądzem na bazie złota czy srebra, tylko po prostu papierki, które były kwitami do własności określonej wagi metalu, po prostu z dnia na dzień przestały nim być na mocy zmiany prawa. Natomiast cały czas można by teoretycznie cofnąć wartość dolara, funta czy złotego do tego, ile były warte jakieś złote przedmioty w przeszłości, dlatego też cały czas o tym teoremacie regresji warto wspomnieć. Jeśli kogoś ta tematyka pieniądza interesuje, to wśród takich bardzo podstawowych lektur polecałbym przede wszystkim książeczkę Mareya Rothbarda, wydaną po polsku jako Złoto, Banki, Ludzie, krótka historia pieniądza, gdzie właśnie krótko teorię pieniądza przedstawia. Natomiast, żeby nieco poznać tej historię systemów pieniężnych, to polecam książkę Jorga Guido Hirschmana Etyka produkcji pieniądza, którą kilka lat temu wydaliśmy. Przy jeszcze kolejnych wykładach o bankowości i tak dalej, te lektury będę dalej podawał, już nieco bardziej skomplikowane, ale jeśli chodzi o właśnie podstawy teorii pieniądza i o podstawy wiedzy o historii pieniądza, to z tego polskiego rynku te dwie polskie pozycje bym polecał. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem.